witaj się w kolejnym filmie na moim kanale. A w tym odcinku, po jakichś 2 miesiącach, wracamy do Minecrafta, jednak tym razem będzie to przegląd testowej wersji Minecrafta 1.19. Dlatego będzie ciekawie i mam nadzieję, że uda Wam się pod tym odcinkiem wbić 20 łapek w górę. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od miast Deep Dark, ponieważ one są naprawdę ciekawą strukturą. No i tak, pierwsze co tutaj się rzuca w oczy to portal, który jest naprawdę bardzo szeroki i jest nieco wyższy od tego do Netheru. Tak się prezentuje cała ta rama, naprawdę ładnie wygląda. A pod portalem znajduje się pełno niebieskich ogni. Naprawdę ładnie to wygląda, ponieważ tutaj jest tak strasznie szaro i... No, jakby był pomarańczowy ogień, to nie wyglądałoby to aż tak ładnie. Też to jest jedyne miejsce, gdzie można spotkać świeczki w białych wersjach oraz w kremowych. Kremowe są oczywiście według mnie ładniejsze, ale białe też wyglądają spoko. Właśnie, w ramach ciekawostki tutaj jest latarnia, która aktywuje się, jeśli nadepniecie na skalk sensora. No i bardzo fajny pomysł, dlatego że do tej pory było bardzo mało struktur, gdzie były jakieś porządne mechanizmy. No a tutaj mamy już takie nowoczesne. Takie, co na czujnik są, no wiecie. Dziwne jest to, że te skalk sensory są pod wodą, ale co z tego? Przejdźmy za to dalej. Jest tutaj też generalnie dużo wełny, przez to to miasto jest takie nieco ciemniejsze. Bo jakby był sam Deep Slate, to wiecie, to byłoby nieco jaśniej. Jednak to naprawdę fajnie wygląda, jak jest takie szare to miasto. I powiem wam, wygląda ono zarąbiście. Są też takie tutaj kolumny, nie wiem do czego one służą w ogóle. Ale wydaje mi się, że ich celem jest ozdabianie miasta. Żeby po prostu fajnie wyglądało. No i na jednej z nich są skalk sensory. Jeszcze powiem wam o nich coś dalej. A samo miasto jest naprawdę rozległe i można znaleźć pełno pomieszczeń, gdzie są skrzynki. Na przykład ze śnieżkami albo z enchantowanymi książkami, na przykład ze Smite 1. Lećmy sobie dalej. No i tak, tutaj jest strasznie dużo skalku, nie wiem dlaczego. Czy to jest jakaś skalkowa jaskinia? I znalazłem kolejny pokój, w którym jest skrzynia, tylko że wypełniona kośmi. Nie no, słabe. Nie no, widzowie, że takie skarby są tutaj słabe w tym mieście. Ale dobra, przejdźmy dalej i co my tu mamy? Kolejne pomieszczenie ze skrzynką i tym razem są 3 śnieżki i enchantowana książka, więc jest już spoko. A tutaj obok jest grób, który wygląda jak twarz Wardena. Ma te tutaj czułki. Oraz pysk taki, ogromny naprawdę. Tu są te białe świeczki, o których wcześniej wspominałem. Polećmy sobie dalej, bo to miasto jest naprawdę rozległe, powiem wam. No, zaraz będzie kolejna część odcinka, czyli Warden, ale o wszystkim dowiecie się za chwilę. A samo miasto znowu tutaj się kończy na skalkowej jaskini, chociaż tym razem jest to takie jakby... Ściany są tylko takie... Samej jaskini nie ma, w przeciwieństwie do tamtego miejsca. Zobaczcie, widzowie, znalazłem teraz 2 skrzynki. I w nich jest... A! 4 skalak sensory, no to naprawdę już nice! Podoba mi się to. A tutaj... O kurczę, ile książek! Jeszcze są świeczki i kości i enchantowana książka. Nie no, to tutaj skrzynki są super. Pójdźmy sobie dalej teraz i tutaj mamy taki bardzo wąski korytarz. No i schodki, chociaż myślałem, że zaprowadzę do pomieszczenia z redstone'em, ale coś go nie ma w tym mieście. Jak widzicie, strasznie się tutaj roi od skalku po prostu. Wszędzie są skalk sensory. Ale teraz pójdźmy sobie korytarzem takim już szerokim. I fajnie, że jest podłoga z wełny, no bo strasznie lubię ten dźwięk chodzenia po wełnie. I co tutaj mamy? Jakiś wodospad. Ładny bardzo, tylko szkoda, że tak zalewa to miasto. Zaraz przejdziemy do kolejnej części odcinka, o kolejne pomieszczenie. A, tu chyba byłem już. Tak, tu byłem. Więc tak, podsumowując, miasto jest 10 na 10 i naprawdę mi się mega podoba. Zatem przechodzimy teraz do Wardena. A więc zamieniłem skalk sensora na skalk shriekera. I teraz patrzcie, co się stanie.
Zrobię wibrację i Skull Shrieker wydaje straszne dźwięki. I Warden wyszedł spod ziemi, jak to wygląda w ogóle kozacko. Ta animacja jest super. Tylko pokażę wam, jaki on jest mocny. To jest po prostu jakiś koks z tego Wardena, dlatego że wezmę sobie netherytowy mieczyk i patrzcie, jak długo trzeba go bić. Polecam go bić skacząc, dlatego że wtedy zadajecie mu więcej obrażeń, a trochę dziwnie wygląda, kiedy go się bije. Widać jego paszczę, czułki oraz to jego serce. Ale sam mob wygląda naprawdę bardzo ładnie. Pasuje do tego miasta, tylko teraz trzeba go jakoś zabić. Ale go długo biję po prostu. Ja nie mogę. Jest! Zabiłem go! Wiecie, co jest tylko słabe? Że z niego wypada jedynie exp. Żadnych przedmiotów, po prostu nic. No dobra, przechodzimy dalej. Do kolejnej części odcinka. Następną rzeczą, jaką sprawdzimy sobie, będzie Alley, bo on jest bardzo fajnym mobem. Zrespię go tutaj. I tak się on prezentuje z bardzo ładnym, niebieskim aniołkiem. Znaczy, no według mnie jest aniołkiem. Tylko trudno w niego wycelować, ale już dałem mu przedmiot. Ale pewnie się zapytacie, do czego służy ten cały Alley. Otóż służy do tego, że jeśli mu dacie przedmiot jakiś, to on będzie ich szukał w promieniu iluś tam bloków. Ja mu dałem jajko i on mi znowu dał. Więc naprawdę jest fajnym mobem. Jeszcze lubi ponoć być przy muzyce, ale z tego co widzę, to tak średnio. Mam nadzieję, że to jeszcze kiedyś naprawią, a może po prostu źle robię. Fajnie, że sobie gra teraz w tle Other Side, tylko że przez chwilę, bo zaraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz związaną z Alleyem. Ale lubię tą muzykę, Other Side jest fajne bardzo. Jak wy je oceniacie? Napiszcie mi w komentarzach. Cześć Alley, co tam latasz? No dobra. Teraz to rozwalę i wam pokażę coś śmiesznego. Ponieważ teraz on mi weźmie to jajko, no wszystko się zgadza, tylko jak wezmę ich stack po prostu, to patrzcie, co się teraz stanie. Rzucam mu i uwaga, leci i rzuca mi cały stack. To mnie tak rozbawiło. Teraz zrespię sobie więcej tych Alleyów i zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądało. Patrzcie, jak sobie lecą. Słodziaki z nich są. No dobra, w takim razie można przejść do kolejnej części odcinka. Jestem teraz nad rzeką i patrzcie, mamy tutaj żabki, one są słodkie. Bo teraz będzie o żabach. Otóż zrobiłem dla nich tutaj taki jakby parkour. Zrobiony z lilii wodnych. I teraz pokażę wam coś śmiesznego. Ponieważ są magma cuby, no nie? No i teraz spawnujemy je i zabijamy do wersji małej. I wtedy żaby zaczynają je zjadać i dają nam froglajty, które są naprawdę bardzo ładne. Przydadzą się mi do budowania backroomsów w Minecraft. I zobaczmy, jak to świeci. No, jak widać, świecą naprawdę ładnie. Bardzo mi się podobają. Będą chyba świetną alternatywą dla latarni morskich. Jeszcze raz muszę po prostu pobawić się tymi magma cubami oraz żabami, bo to jest po prostu śmieszne. Uwaga, o teraz od razu zrobiła się mała. I patrzcie, jakie połykają, to jest po prostu piękne. To jest też absurdalne trochę, no bo powinny jeść jakieś robale, ale nie magma cuby. To jest gorące. Jak one się nie parzą, to ja nie wiem. Żaby mają według mnie naprawdę ładną animację pływania. Oraz jak stoją w wodzie. A teraz przechodzimy do ostatniej części odcinka, czyli do łódek ze skrzynią. W inwentarzu od razu widać łódki ze skrzynią. Są obok zwykłych łódek. I mamy ich wszystkie rodzaje. Dębową, świerkową i takie tam inne. Już wam je wszystkie zaraz pokażę, jak wyglądają. Dębowa wygląda tak. Świerkowa tak, brzozowa tak, dżunglowa tak, akacjowa tak, a tak ciemnodębowa. Najładniejsza jest według mnie brzozowa oraz dębowa. I jak one działają? No, tak jak zwykłe łódki, tylko że jeśli klikniecie Y na padzie, to otworzy wam się skrzynka, w
która jest w tej łódce. Ale samo sterowanie jest takie samo, tylko że w tej łódce może popłynąć jedynie jedna osoba, no bo jak jest skrzynka, to jakby płynęła druga osoba na skrzynce, to by było to dziwne po prostu. Więc lepiej jak już jest jedna osoba niż dwie. Teraz pokażę wam crafting takiej łódki. Zapewne prawie wszyscy z was wiedzą, ale jak ktoś jest nowy w Minecraft, to mogę wam pokazać. Jedyne czego potrzebujecie to łódki oraz zwykłej skrzynki. Kładziecie teraz łódkę na dole i skrzynkę nad nią i voilà! Macie łódkę ze skrzynką. Bardzo mi się te łódki podobają. W ogóle wszystko w tym update'cie jest super. I to już tyle na dzisiaj, dlatego mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. I tak, mam nadzieję, że twórcy naprawią niektóre błędy oraz że dodadzą na przykład te namurzynowe drzewa, które są już na Java Edition. Jednak nawet roku ich nie ma, więc ja się już z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!